Cześć wszystkim, z tej strony Drakej i tak, jak widzicie pewnie po bardzo clickbaitowym tytule, niestety analityka pokazuje, że na takie tytuły ludzie klikają, dzieją się zmiany na kanale, zmiany, które no, będą zarówno dla mnie, jak i dla Was, zmianami na gorsze definitywnie, ale niestety trudna decyzja, którą trzeba podjąć. I teraz początkowo wersja streszczona. Dla tych, którzy nie lubią słuchać mojego nawijania wkoło Macieju i tak dalej, wersja w pigułce, zmieniamy rozkład serii, absolutnie, w sensie rezygnujemy z dwóch serii, lecimy tylko na jedną. God of War 3 jest nagrany do końca i wraz z ostatnim odcinkiem God of War 3 totalnie rezygnuję z nagrywania dwóch serii naraz i ponadto przynajmniej przez pewien czas nieokreślony, może dłuższy, może krótszy, każda seria, nieważne czy będzie to już, czy będzie powtórka serii, czy będzie to długa seria, czy będzie to RPG, nieważne, każdy odcinek będę zamykał w max 30 minutach do czasu, aż nieco nie poogarniam mojego życia, powiedzmy. Tak więc to była wersja w pigułce. Jeśli przyślicie po surowe informacje, no to właśnie je otrzymaliście. A jeśli no, lubicie mój bełkot, no to zaczynamy mój bełkot. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że zmieniłem pracę. Dosłownie tyle, co wróciłem z podpisania umowy w nowym miejscu pracy. I jak parokrotnie tu i ówdzie wspominałem, do tej pory pracowałem u moich rodziców i była to bardzo wygodna przede wszystkim praca. Rodzice nigdy nie wołali ode mnie za żadne rachunki i tak dalej, przez co mogłem sobie pozwolić na pracę, która miała bardzo różny czas trwania i przez co bardzo różną wypłatę. Potrafiłem iść do pracy, pracowałem w firmie produkującej fast foody w dużym skrócie. Potrafiłem pracować po 6-7 godzin, ale zdarzały się dni, gdzie pracowałem po godzinę i dlatego miałem mnóstwo czasu na prowadzenie mojego kanału i na prowadzenie, nie wiem, niekiedy dwóch serii, gdzie, nie wiem, trafi na jeden rzut nagrań potrafi mi zajmować, nie wiem, 6 godzin czy coś takiego. Miałem na to czas, ponieważ tak wyglądała moja praca do tej pory i teraz się to zmieniło, ponieważ i to jakby nie żeby to było istotne, ale spokojnie, nic negatywnego w moim życiu rodzinnym się nie wydarzyło. Po prostu stwierdziłem, że no, nie wiem, czas wyprowadzić się z metaforycznej piwnicy moich rodziców, prawda? A żeby to zrobić, potrzeba funduszu, a żeby mieć normalny fundusz, trzeba normalnie pracować. Niestety kosztem własnego hobby i robienia tego, co jest jedyną rzeczą, która sprawia mi basically przyjemność. Tak więc, tak, kanał niestety idzie w odstawkę minimalną, by, nie wiem, zaczął basically żyć jak dorosły, jakkolwiek nie lubię tego określenia. Tak więc, tak, idę do normalnej pracy, będę pracował od poniedziałku do piątku, co powiedzielibyście, że okej, w dalszym ciągu masz całkiem dużo czasu na nagrywanie w weekendy, ale to też nieprawda, ponieważ do czasu, aż nie zamieszkamy razem, Kacji od już lat przyjeżdża do mnie co weekend, więc nie będę siedział przy niej i nagrywał, skoro przyjeżdża do mnie co weekend, prawda? Więc gdziekolwiek złapię wolną chwilę, wolną w dniu pracy, będę starał się nagrać i zapewnić Wam te odcinki i myślę, że 7 odcinków po 20-30 minut tygodniowo Będę w stanie to utrzymać. Mam przynajmniej nadzieję, że będę w stanie to utrzymać. Tak więc tak to będzie teraz wyglądało. I jest mi cholernie przykro, ponieważ ten kanał to jest... O, mógłbym mówić i mówić, jakby to jest chyba jedna z istotniejszych części mojego życia, więc nie jest mi lekko definitywnie robić to, co robię, ale no cóż, kiedyś trzeba. Jak będzie teraz w ogóle działało, nie wiem, jakie serie będę nagrywał, co się będzie działo.
W momencie, kiedy prawdopodobnie zobaczycie ten filmik, to rozpiska przyszłych serii prawdopodobnie w ogóle zniknie, usuną ją z baneru, bo jest w tym momencie zbędna. Zamiast tego o przyszłych seriach będą decydować patroni i wiem, że to jakby wyklucza serię, że wiem, że to wyklucza 90% moich widzów, którzy nie wspierają mnie, nie są patronami, ale tak jak mówię, to jest ten moment w życiu, kiedy chcę mieć, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, jak najwięcej pieniędzy w jak najkrótszym czasie, żeby wyprowadzić się i jakoś to wszystko ustabilizować. Tak więc będę korzystał z tego, że ludzie chętnie mnie wspierają i a póki mnie wspierają, to twierdzę, że a, dobra, sorki za przerwę. I tak, póki ludzie mnie wspierają, to też chcę robić cokolwiek dla nich, chcę to coś robić dla nich, chcę okazywać im wdzięczność za to, że mnie wspierają, więc to do nich będą należeć wybory kolejnych serii do nagrania. W tym momencie również osobom będących moimi patronami, które to oglądają, przypominam, że trwa głosowanie na kolejną serię. Listę gier wrzucę jak zwykle na samym końcu filmu, jakbyście zapomnieli, co jest do wyboru. I póki co po prostu kolejną serią po Dragon's Dogmie będzie ta seria, która wygra to głosowanie, które już rozpocząłem w momencie rozpoczęcia Dragon's Dogmy. Ale potem ta lista gier ulegnie wielkiemu zmodyfikowaniu i wszystkie gry, które miałem w rozpisce zwykłej, wylądują również w niej, tak więc patroni będą mogli głosować i to oni będą decydować, co będziemy nagrywać. I ogólnie tak, od razu uspokajam, ponieważ gotów ktoś by się, nie wiem, ktoś mógłby mieć problem z tym, że o, to co teraz z innymi seriami, których patroni nie chcą? Na co odpowiadam spokojnie, uwierzcie mi, jakby druga lista gier jest ułożona na totalnym spontanie, wkładam ją absolutnie zero myśli, dosłownie jakby o, hej, jakby tutaj jest Spyro, o, potem God of War, potem, nie wiem, Jak i Daxter, potem Dishonored. Co mi wpadnie na myśl, to nagrywam i nie było tutaj nigdy żadnego pomyślunku, tak więc równie dobrze można zostawić tą i tak losową listę, myślę, patronom i myślę, że moi widzowie, którzy oglądają mnie i nie wiem, interesują się na tyle moim kanałem, że aż wspierają mnie swoimi pieniędzmi, myślę, że oni mają plus minus pojęcie, co jest dobre i co chcą oglądać i tak dalej. I również tutaj mówię do patronów, ponieważ ja wiem, że to jest jakby to moje podejście, że ja narzekam na gry i jakby o, hej, teraz dałem do wyboru Dragon's Dogmę i nagrywam i narzekam na nią i okej, może nie chcecie dopuścić do tej sytuacji, bym narzekał na jedyną grę, którą aktualnie nagrywam, ale nie przejmujcie się tym, jakby to narzekanie to jest mój po prostu styl myślenia, to jest mój styl grania, już tak mam i to, że narzekam na Dragon's Dogmę i to, że mówię, że Dragon's Dogma mnie nudzi, to nie znaczy, że źle mi się to de facto nagrywa. W dalszym ciągu dobrze się bawię komentując to, w dalszym ciągu dobrze się bawię odpowiadając na wasze komentarze, czytając wasze komentarze, śmiejąc się z tej gry, niekiedy dobrze się bawiąc i tak dalej. To jest dalej część doświadczenia, więc absolutnie się tym nie przejmujcie i wybierajcie to, co po prostu chcecie zobaczyć. Nie musicie sugerować się, że o Jezu, nie będę dokładać, nie wiem, Drakejowi zmartwień czy coś takiego, bo to jest absolutnie zbędne, bo przede wszystkim możecie to robić, macie ku temu pełne prawo, a po drugie, tak jak mówię, póki nagrywam, jestem szczęśliwy po prostu, więc nieważne, co to tam będzie. Tak więc lista zostanie odpowiednio zmodyfikowana, ale to już przy starcie kolejnej serii patronów. I tak, mam nadzieję, że uda mi się dalej ciągnąć ten kanał, ponieważ praktycznie poza jakby jednym momentem w moim życiu, może to były do kupy 2 miesiące czy coś takiego, były to może właśnie do kupy 2 miesiące, zawsze właśnie pracowałem od skończenia szkoły u moich rodziców, więc po prostu nie jestem przyzwyczajony. Nie jestem gościem, który z dnia na dzień przestawi się z o hej, pójdę do pracy na może godzinę, może 3, może 7, zobaczę jak to będzie, a potem wrócę i będę sobie nagrywał do teraz spędzę 8 godzin faktycznie pracując, nie ściemniając u rodziców czy coś takiego i będę potem w dobrym mentalnym i fizycznym nastroju, o w ten sposób. Tak więc nie będę w stanie się szybko przestawić. W końcu oczywiście, że się przestawię, bo też jakby no
no przestawia się i tyle, po prostu, nie ma tutaj nic do tłumaczenia, prawda? Ale no na początku definitywnie mój kanał będzie działał w wersji light. Q&A teraz w miesiącu mi nie przeszkadzają, mogę je dalej nagrywać. To jest, nie wiem, to, że przestawiam je akurat na raz na miesiąc, jest mi jak najbardziej na rękę. I to tyle, tak mi się wydaje. Tak więc żegnaj, druga serio. Witamy w planie nagrywania jednoseriowych, krótkich odcinków. Nie wiem, może to nawet lepiej. Wszelkiego rodzaju analizy, statystyki i protipy od YouTube'a sugerują, że filmiki około 20-minutowe są najbardziej opłacalne i najprzyjemniejsze do oglądania. Ja tam tego nie wiem. Osobiście, jak widzę, że filmik ma godzinę, to oglądam godzinę. Jak widzę, że ma 12 minut, to oglądam 12 minut i nigdy nie zastanawiam się nad tym, czy sprawiło mi to większą czy mniejszą przyjemność, czy coś takiego. Ale no cóż, statystyki YouTube'owe mówią, że jest jak jest i może akurat jeszcze, nie wiem, może się to przysłuży. Może, nie wiem, na 20-minutowych odcinkach 30 będę łapał większe wyświetlenia i to przysłuży się kanałowi. Nie wiem. Nie wiem, ale no cóż, to jest... Jest mi przykro, oczywiście. Jest mi cholernie przykro, jakby... Jest prawdopodobnie jakby... Najbardziej przykry dla mnie moment, od kiedy w ogóle działam na YouTubie i jakby teraz czuję się, jakbym mówił, że zaraz zawieszę kanał czy coś takiego. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, że zawieszę kanał czy coś takiego. Mam nadzieję, że będę w stanie to uciągnąć, bo naprawdę, no cóż, to jest, tak jak mówię, jedyna rzecz, która, w której uważam, że prowadzenie tego kanału, że jestem dobry, o ile można być dobrym, prowadzeniu kanału na YouTubie, gdzie to ja sam decyduję o kontencie i tak dalej, tak więc no to jest niewesoły moment dla mnie. Niewesoły moment. Ale dobra, żeby nie wiem, nie zacząć teraz płakać za chwilę. Przypominam właśnie wszystkim patronom, którzy to oglądają, że głosowanie trwa. Dostałem głosy od bardzo niewielkiej liczby osób. Lista gier zaraz się pojawi gdzieś tam na końcu, może teraz nawet wstawię ją w tło, czy coś takiego, co macie do wyboru. Zachęcam do głosowania, nadajcie kierunek temu, gdzie uderzamy dalej. Jestem względnie blisko końca Dragon's Dogmy, względnie to słowo klucz, więc prawdopodobnie za niedługo nawet rozpocznie się kolejna seria, o której decydujecie wy, moi patroni. Dzięki za to, co robicie, dzięki za to, że mnie wspieracie zarówno w komentarzach, jak i lajkami, subskrypcjami, ale głównie patronom, ponieważ tak jak mówię, wkraczam w ten moment niestety w życiu, w ten kuźwa, nie wiem, moment, w ten czas w życiu każdego, gdzie bardziej niż miłe słowo liczy się kasa, niestety. Smutna rzeczywistość, z którą walczyłem bardzo długo i starałem się jej oprzeć, ale no cóż. No, tak, nie mam nic do dodania. Koniec. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że nie będzie to dla Was aż tak dużym problemem. Mam nadzieję, że nie zniszczyłem taką decyzją komuś całego planu dnia. I no cóż, mam nadzieję, że dalej będziecie cieszyć się moimi filmikami. W znacznie niestety mniejszej ilości. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach u mnie na kanale. Streamy z Kacji raczej będą pojawiać się tak, jak się pojawiały, bardzo spontanicznie, bardzo randomowo, ale od czasu do czasu to jakby tutaj się nic nie zmienia. Kacji przyjeżdża do mnie na weekendy, więc będziemy mogli sobie ładnie streamować. Ale no, poza tym, no cóż, wszystko już wyjaśniłem. Więc dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i na razie.